Witam wszystkich na moim kanale. W poprzednim odcinku sprawdzaliśmy, jak będzie się zachowywał Outlander, jak będzie wychodziło zużycie paliwa w silniku zimnym. W tej chwili ruszamy na rozgrzanym silniku. Po przejechaniu kilometra mamy 12,9, spada nam cały czas, w tej chwili 8,9 litra na 100. Po przejechaniu 5 km z w miarę niską prędkością dozwoloną mamy obecnie 6,8 litra. Chwilowe zużycie pokazuje na poziomie 4,7-5 litrów. Na liczniku wykazało w tej chwili 10 km, więc zużycie mamy 5,8 litra. Jedziemy obecnie samochodem Mitsubishi Outlander z silnikiem 177 koni, do którego została wgrana mapa 196 koni i tyle właśnie wykazało na hamowni. Możemy tutaj przejść i dać chwilowe zużycie 4,8 litra. Za chwilę wjedziemy na odcinek trasy, na której będziemy mogli szybciej się poruszać, więc będzie można przyspieszyć i wykażemy, jak wygląda to przy wyższych prędkościach. Zużycie 6 litrów na 100 km. W komentarzach pod poprzednim filmem o zużyciu paliwa na zimnym silniku jeden z internautów zapytał, jaki to jest rocznik. To jest rocznik 10. Tak jak powiedziałem, silnik 177 koni. W tej chwili mamy zużycie 6 litrów, to jest prędkość około 110 na godzinę. 5,9 chwilowe zużycie. Przejechaliśmy do tej pory 16,5 km. Widać, przy większej prędkości nieco rośnie zużycie, jest to zrozumiałe. W tej chwili zjeżdżamy już z odcinka obwodnicy. W tej chwili mamy zużycie 6,5 litra po przejechaniu 27 km. Po przejechaniu 84 km kończymy nasz test. Wyszło w tej chwili 5,6 litra na 100 km. To tyle. Jeżeli Wam się podobało, łapka w górę, jeżeli nie, to w dół. A w rogu filmu zobaczycie playlisty, z których słuchajcie muzyki wtedy, kiedy jesteście odprężeni lub jedziecie samochodem. Cześć!